Czy masz coś takiego, że zaglądasz do portfela, a tam nie ma nic? Wydaje się, że zarabiasz dobrze albo bardzo dobrze, ale gdzieś te pieniądze znikają. Więc jak tu mówić o oszczędnościach, jak tu mówić o fajnym życiu, skoro nie ma pieniędzy? Przede wszystkim bardzo ważne, posłuchaj do końca, bo początek będzie może troszkę mylący, ale rozwinięcie i powiem Ci historię, która mi się kiedyś wydarzyła, która mi najwięcej zrobiła a propos tego, żeby ten portfel był jednak pełny. Po pierwsze, trzeba się zastanowić, jakie masz nawyki co do pieniędzy. Ja wiem, że może oglądałeś setki, tryliony filmów na ten temat, ale naprawdę zastanów się, czy nie masz czegoś takiego, że na przykład kupujesz sobie nawet 2 razy w tygodniu kawę na wynos. Niektórzy robią to codziennie, bo jadą do pracy, jadą zatankować, albo po prostu gdzieś po drodze jest kawiarnia, gdzie są przyzwyczajeni do tego, żeby sobie kupować kawę na wynos. Oczywiście kwestia wielkości miasta, w jednym mieście to będzie nawet 25 zł, w drugim to będzie 9 zł dziennie. Oczywiście 9 zł dziennie za Twoją przyjemność to tak naprawdę nie jest żaden wydatek. Jeśli dzięki temu uważasz, że jesteś super produktywny, rozpiera Cię energia, nie wiadomo jakie fajerwerki się dzieją w związku z tym, że się napijesz kawy, za którą zapłacisz gdzieś tam 9 zł, nie ma sprawy. Niemniej, te 9 zł, które wydajesz na tą kawę, jeśli w przeciągu miesiąca kupujesz to, niech będzie tylko 10 razy, mamy 90 zł. Okej. To jest dalej nic, banał. O czym ty w ogóle, Jacek, mówisz? Jakie 90 zł? Wiesz co? Bo jest to banał, gdyby nie to, że popatrzysz na to, potem mamy razy 12 miesięcy, potem mamy razy powiedzmy 20 lat twojej kariery intensywnej zawodowej i robią się z tego pieniądze. To jest jeszcze nic. Chodzi o to, że te 90 zł, nawet miesięcznie, tak, no trzeba by było nauczyć się inwestować. Gdybyś nauczył się inwestować, ale to już było za dużo na dzisiaj, więc o tym nie będę mówić. Na razie tylko powiem o banalnej rzeczy. Masz powiedzmy 1000 zł rocznie, wydajesz na kawę. Niby nic, banał, nie ma problemu. Ale popatrzmy teraz na kolejną rzecz. Mamy abonamenty. I teraz tak, jak to u Ciebie wygląda? Telewizja, ile płacisz? Czy płacisz, czy nie płacisz? Bardzo dużo osób płaci w granicach powiedzmy 49 zł na miesiąc. Do tego siłownia. Jeśli chodzisz na siłownię, nie ma problemu. Ale czy nie ma tak, że zapisałeś się na siłownię i nic z tym nie robisz? Bo jeśli nic nie robisz, no to miesięcznie pewnie przynajmniej 97 zł taka podstawowa siłownia ulatuje. Czy nie ma tutaj jeszcze przypadkiem jakichś magazynów, które kupujesz od lat z przyzwyczajenia i czy nie ma tak, że jeszcze tutaj idzie powiedzmy 150 zł miesięcznie. Powiedzmy, że robisz tylko jedno, niech to będzie tylko 50 zł miesięcznie. Znowu mamy razy 12, mamy 600 zł. 600 zł. To jest dalej banał. To w ogóle nie jest wydatek, tak? Przecież telewizję musisz obejrzeć, tak? Magazyn musisz sobie przeczytać, nawet jeśli go nie czytasz. Banał. Ale okej, popatrzmy dalej. Obiady na mieście. Damy ONM. Obiady na mieście. No Jacek, no przecież nie będę gotować. Wiadomo, że pójdę tu czy tam, tutaj 15 zł, tam 50 zł, w ogóle nie ma problemu. Też 10 razy w miesiącu zjem, przecież to nie jest problem. Zapłacę 50 zł, czyli mam 500 zł miesięcznie na obiady na mieście. No przecież to w ogóle nie jest problem. Okej, pewnie to nie jest problem. Nawet jeśli to są tylko obiady, które wykupujesz na stołówce są super tanie, więc płacisz tylko 15 zł razy 20 dni, czyli tam powiedzmy 300 zł, no tak, oczywiście, no przecież musisz jeść, to jest sprawa oczywista. Tylko trzeba by na pewno, trzeba to w ten sposób robić, to musimy się teraz zastanowić, bo jeśli powiedzmy wydajesz na te obiady na mieście, tutaj sobie damy średnią po prostu 400 zł na miesiąc, to jest dobre wytłumaczenie, że no przecież nie będziesz sam gotować, ale jeśli chodzi o obiady, powiem Ci parę rzeczy, które może jednak dadzą Ci do myślenia. Po pierwsze, ja staram się zresztą generalnie staram się jak najmniej jadać gdziekolwiek poza domem, bo po prostu nie wiem, czego tam używają do gotowania, jakich olej używają, skąd są to produkty, jak one są przetwarzane, w jaki sposób to jest wszystko przygotowywane, przez kogo, przez jakich ludzi, jak dobrze opłaconych, ile oni tam dają po prostu miłości, tak, miłości w to jedzenie, bo to jedzenie potem wpływa na to, ile ja mam energii, jak ja się regeneruję, na całe moje życie. Więc ja dbam o to, jak to jedzenie wygląda. Gdyby
Te 400 zł, które jesz na mieście, ja jeszcze patrzę na to tak, jak idzie się do jakiejkolwiek restauracji przyzwoitej, trzeba jeszcze poczekać, zanim oni to zrobią, to wszystko zajmuje czas. Dobrze, ja rozumiem, spotyka się fajnych ludzi w restauracji, to też sprawy społeczne są ważne. Niemniej, patrzymy na to, dlaczego portfel jest pusty. Więc tak, zamiast tych 400, gdybyś sobie to sam zrobił, kosztowałoby cię to dosłownie 100 zł. Czyli suma summarum jest to 300 zł przez miesiąc. Okej, 300 zł to jest dalej banał. To popatrzymy dalej. Mamy kwestię transportu. Czy jest to kwestia przez ciebie korzystania, nie wiem, może jeździsz taksówkami, może jeździsz tramwajem, może jeździsz rowerem, może masz do pracy czy do zajęć 1,5 km, ale nie pójdziesz na piechotę, nie pojedziesz na rowerze, tylko nie, płacisz. Płacisz za ten transport. Więc zastanów się, czy i ile tutaj jest pieniędzy wydawanych. Jaka tu jest kwota, to w dolarach, dobra, w Polsce niech będą złotówki. Po prostu do przemyślenia. Co dalej mamy? Tu będzie duży problem. Ubrania. Ubrania, które są kupowane dla przyjemności, ale nie dla chodzenia. Czyli nie mówię tu nawet o kupowaniu tak modnym ostatnio, zresztą od lat w szmateksach, ale mówię o tym, że kupuje się ubrania, które się gromadzi w szafie, nie chodzi się w tym i tak miesiącami, po prostu sobie leży. Więc jest to nawyk, który no, jest problematyczny. Może panowie nie mają tutaj takiego dużego problemu jak panie, ale ile tutaj złotówek w tym zostaje? Damy tak, zakupy w małych sklepach. Drobiazgi, niby drobiazgi, ale popatrz dalej. Jeśli kupujesz w małych sklepach, małe sklepy przeciętnie 20-30% są droższe od dużych sieciówek. Dlaczego? No bo sieciówka, wiadomo, jak kupi 10 ton towaru, to ma zupełnie inną cenę jak mały sklep, który kupuje 200 sztuk towaru. Więc też pytanie, ile tutaj zostaje złotówek? Tu jeszcze, nie żeby to było jakoś odrębne, ale mam mało miejsca na tablicy, mamy kwestię bardzo popularnych w Polsce napoi energetycznych. Damy sobie energetyki i inne używki, tak to nazwę. I inne używki. Nie będę mówić na temat palenia papierosów, innych używek, alkoholi i tak dalej. Ty wiesz, co to jest używką, wiesz, ile na to wydajesz pieniędzy. Ja ci nie bronię. Ja ci tylko mówię, gdzie znikają pieniądze w sposób niezauważalny. Znikają właśnie w tych rzeczach. I wiem, że to nie jest takie proste, żeby się tego pozbyć z dnia na dzień, bo po prostu robisz to przez lata, miesiące i się tego nauczyłeś, a może nawet wydaje ci się, że nie ma problemu, bo u ciebie to nic z tych rzeczy nie występuje. Więc mój drogi, moja droga, zrób sobie ćwiczenie. Naprawdę, zrób sobie ćwiczenie, jeśli masz problem z tym, że tych pieniędzy w tym portfelu nie ma tyle, ile być powinno. Weź sobie notatnik, może być mniejszy, może być większy i sumiennie, codziennie, dzień w dzień. Jeśli nie chcesz notatnika, to możesz sobie wziąć nawet zwykłą karteczkę, żeby nie było, że notatnik musisz kupić. Notatnik kosztuje 8 zł, więc to nie jest aż taki wydatek, a wystarczy ci na 3 miesiące. I na każdej kartce rozpisz sobie po kolei, na co ty dzisiaj wydałeś pieniądze. Czyli napisz sobie od początku. Wychodzisz, idziesz tam, gdzie zawsze, tą kawę 9 zł. Dobrze, mamy kawę 9 zł. Potem jest przerwa jakaś, nieważne, czy studiujesz, czy jesteś w pracy, to batonik 4 zł. Niby nic, ale napisz sobie 4 zł. Potem mamy, no to obiad na stołówce, no przecież oczywista sprawa, 15 zł powiedzmy. Dobrze, jeszcze nie jest doliczony transport, no bo spóźniłem się na autobus, zaspałem, no to muszę taksówką podjechać. No to mamy jeszcze 20 zł. Ubranie, ale była taka super promocja, 60% wyprzedaż, no to no przecież nie można nie skorzystać, 60% wyprzedaży, no to coś sobie tam kupiłeś, dobrze, doliczamy tutaj, przecenione z 2000 na 143 zł, no przecież to jest oczywista okazja, po prostu napisz. Chodzi o wydatek, który został przez ciebie poniesiony, 143. W międzyczasie pobrało ci z karty kredytowej abonament za Netflixa czy inną tam, telewizję 47, plus pobrało ci za chmurę do twoich danych bezcennych, też ci pobrało tam 8,50. Wszystko to zapisz, plus zapisz to, że poszedłeś po prostu kupić sobie rzeczy na kolację i wydałeś 67 zł. To wszystko masz z jednego dnia, sumuj sobie kwota taka i taka. Super. Przychodzi kolejny dzień, zrób dokładnie to samo. Przelicz sobie, na co idą te pieniądze.
i nic z tym nie rób. Jak to wszystko, co robiłeś do tej pory, rób tak, jak robiłeś i zrób tak przez miesiąc. Podsumuj sobie i po miesiącu przejrzyj sobie te notatki swoje, przejrzyj sobie, aha, tutaj robiłem wydatek taki, taki, taki i po miesiącu wiesz, że powiedzmy zarabiasz 5000 miesięcznie i zostało ci 200 zł w kieszeni. Więc przejrzyj sobie te notatki, aha, no tak, na transport wydałem tyle, na batoniki w przeciągu miesiąca poszło tyle, na energetyki poszło tyle, do kina poszło tyle, no przecież muszę pójść do kina. Masz to wszystko spisane. Jak teraz zobaczysz te wszystkie rzeczy, ile pieniędzy ci tam przechodzi przez palce, to zaczniesz myśleć. To może jednak na tą siłownię, na którą nie chodzę, to może jednak pójdę, żeby zrezygnować z tego abonamentu, bo wtedy w moim portfelu zostanie 100 zł w miesiącu, więc w przeciągu roku 1200 zł mi zostanie. Mam 1200 zł zaoszczędzone. Do tego tej kawy się pozbędę, bo w sumie kawę to sobie mogę w domu zrobić. Kupię sobie takie termosy, są za 10 zł, można taki termos kupić, więc mogę sobie z takim termosem, będę szpanować, będę chodzić z takim termosem, będą wszyscy mi zazdrościć, nie będę musiał tego kupować. Kupię sobie, zrobię sobie kawę taką, jak ja najbardziej lubię i nie muszę chodzić tam jeszcze stać w kolejce, tracić czas, żeby tą kawę kupić. Więc tym samym w przeciągu roku już mamy 2000, bo tu mamy 1000 zł oszczędzone na kawie. Mamy 1000 zł kawa plus 1200 siłownia. Damy sobie ubrania, odrobinę przystopujesz. Przestaniesz wierzyć w promocję, bo wierz mi, nie ma problemu wywalić cenę na 5000 i zrobić przecenę na 120 zł. I potem cieszysz się, oho, jak jestem bogaty, 4800 zaoszczędziłem na koszuli czy tam na sukience, w której nigdy nie będę i tak chodzić. Na tych ubraniach jesteś w stanie nawet tylko 1000 zł w przeciągu roku zaoszczędzić. Mamy transport, nawet ten okazjonalny, jeśli to jest 20 zł 4 razy w miesiącu, znowu mam 80 razy 10, 800, znowu mamy 1000 zł w przeciągu roku, czyli tu mamy transport. Jeśli jesz na stołówce te 15 zł, czy jesz na mieście, mamy 300 zł razy 10, mamy 3600 na jedzeniu, plus zakupy jedzeniowe. Jeśli normalnie wydajesz dziennie powiedzmy 50 zł na jedzenie, a pojedziesz do większej sieci, tylko to też jest kwestia taka, co kupujesz. To, że jest promocja, albo jest napisane, że jest promocja, bo tak naprawdę nie wiesz, czy to jest realna promocja, czy to nie będzie tak, że w przeciągu roku napiszę tylko 1000 zł oszczędności na jedzeniu. Na takich prostych rzeczach, które tak naprawdę nie wymagają żadnego wysiłku, żeby to zrobić. Mamy 9000 zł rocznie na banalnych rzeczach oszczędności. 9000 zł, jak się już popatrzy na 9000 zł i pomyślisz sobie o tym, chciałbym pojechać na wakacje. I do tej pory pewnie myślałeś, że pojadę na wakacje, wydam 2, może 3 tysiące i tyle, bo więcej i tak mnie nie stać. Ja to mówię dla przeciętnej osoby, która zarabia 5 tysięcy. I przeciętna osoba, która zarabia 5 tysięcy, jest w stanie 9 tysięcy rocznie bez problemu zostawić sobie po to, żeby mieć czy to na inwestycje, czy to właśnie na super fajne wakacje, czy na to, na czym ci tak naprawdę zależy. Żeby nie było, że jestem taka sknera, że liczę ci kawę, że liczę ci to, że sobie gazetę przeczytasz, nic z tych rzeczy. Powiem ci w związku z tym właśnie historię. Kiedy miałem tam 20 parę lat, naczytałem się już całej masy książek a propos finansów, a propos oszczędzania, inwestowania itd., itd. I wtedy miałem wpojone totalnie w głowę, Jacek, oszczędzaj, bo właśnie to, co ci do tej pory powiedziałem. Ale tam było o wiele więcej rzeczy a propos oszczędzania, inwestowania itd., itd. Więc mój umysł był cały czas nastawiony na oszczędzanie. Więc mój drogi, moja droga, twoja zawartość portfela, jego grubość, to jest dopiero początek. I to jest bardzo ważna rzecz, bo jak nauczysz się myśleć o swoich wydatkach, to w momencie, kiedy zaczniesz zarabiać 10 razy, 20, 30 razy więcej, to będzie mieć wtedy tak naprawdę znaczenie. Bo w tym momencie te kilkaset złotych w tą czy w tą nie ma różnicy. Ale pomyśl sobie, tą historię zaraz opowiem. Pomyśl sobie, czy nie miałeś kiedyś tak, że mieszkałeś w jakimś tam domu, mieszkaniu i potem kupiłeś sobie 2 razy większe albo 3 razy większe, bo chciałeś, żeby ten bałagan, który miałeś w tym małym mieszkaniu, żeby on znikł, o ile miałeś bałagan, bo niektórzy tak mają. Więc przeprowadzasz się do większego mieszkania, bałagan w ogóle nie znika. Po prostu jest na większej przestrzeni, ale jest ten sam bałagan. W momencie, kiedy zaczynasz zarabiać więcej i masz złe nawyki, po prostu nawyki, co do wydawania pieniędzy, to wtedy nieważne, jak dużo będziesz zarabiać pieniędzy,
to nigdy ich mieć nie będziesz, bo po prostu będą się rozchodzić na drobne rzeczy. Dlatego to jest tak ważne, żeby poświęcić ten miesiąc czasu i zrobić sobie to raz, dwa razy do roku, taki eksperyment na miesiąc czasu, ponotować sobie te wszystkie wydatki w przeciągu dnia. To, co ci z konta zeszło, to, co ci z karty kredytowej zeszło, żeby to wszystko mieć odnotowane. Ale teraz jest ważniejsza sprawa. To jest właśnie to, co nauczyłem się, jak miałem tam 20 parę lat. Miałem wtedy samochód. Miałem Toyotę Corollę. I byłem super dumny z tego samochodu. Samochód zawsze błyszczał, piękny był, cudowny. I w ramach tych wszystkich nauk, które miałem a propos oszczędzania, żeby oszczędzać, robiłem sobie na takiej karteczce notatki. Za każdym razem, kiedy jechałem na stację paliw, pisałem, ile zatankowałem, ile zostało wlane do paliwa, i liczyłem sobie średnie spalanie, i samochód mi palił 4,85. 4,85 to było spalanie. Jeszcze to był ubiegły wiek, więc to wtedy samochody miały inną wagę, inne moce silników. I ten samochód faktycznie tam spalał poniżej 5 litrów. Mój brat wtedy pracował w firmie, znaczy był tam informatykiem, więc to nie do końca pracował, świadczył usługi w hurtowni motoryzacyjnej, i mieli możliwość, żeby kupić felgi. On miał możliwość, żeby kupić felgi, piękne aluminiowe felgi za pół ceny. Więc ja jako fanatyk mojego pięknego samochodu powiedziałem, że no dobra, no to jak normalnie kosztują 3000, a będę miał za 1500, no to je wezmę. Wiesz, wtedy komplet felg kosztował 1500, zapłaciłem, dokładnie tak. Zamocowałem te felgi, one były troszkę szersze od tych, które miałem do tej pory. Jak podjechałem na stację benzynową, żeby zatankować, więc kilka pierwszych zatankowań, patrzę na moją kartkę, coś mi się tu nie zgadza. Bo z 4,85 spalanie wzrosło na 5, 5,15, 5,25, 5,18. Jacek, ty w życiu się nie dorobisz, chłopie, ty w życiu nie będziesz milionerem, jak ty tyle pieniędzy wydajesz na paliwo. Taka była moja myśl, pomimo tego, jak mnie cieszył ten samochód, że tak pięknie wygląda na tych aluminiowych felgach. Więc sprzedałem samochód, bo za dużo palił, z tymi pięknymi felgami. Poszedł zresztą bardzo dobrze, no bo pięknie wyglądał. I sobie myślę potem, Jacek, coś tu jest nie tak. Harujesz od rana do wieczora, miałeś swój piękny samochód, który dawał ci tyle poczucia wolności, radości, i teraz w ramach oszczędzania nie masz tego. Więc coś tu jest nie tak. Ty po prostu musisz zarabiać więcej. Jacek, ty musisz zarabiać więcej. Więc pomyśl, co takiego robić, żeby zarabiać więcej. I powiem ci, że te felgi i ten samochód nauczyły mnie bardzo dużo. O co tak naprawdę chodzi w życiu? Że nie chodzi wcale o oszczędzanie. Ja wiem, że zrobiłem ci 15-minutowy wykład na temat oszczędzania. Najważniejsze jest to, żeby zarabiać więcej. Ale ja, jak doszedłem do tego momentu, że muszę zarabiać więcej, to wcześniej zrobiłem sobie nawyki, żeby jednak dbać o takie drobne rzeczy. Żeby nie pozwalać sobie na to, żeby pieniądze mi przechodziły przez palce. I ta nauka zrobiła bardzo dużą różnicę, bo owszem, zacząłem zarabiać więcej, bo zacząłem myśleć nie jak oszczędzać, tylko zacząłem myśleć jak zarabiać więcej, ale ja już byłem nauczony tego, żeby nie wydawać pieniędzy na głupoty, żeby te pieniądze mi nie przelatywały między palcami. Więc jeśli w Twoim portfelu teraz jest pustka, to zastanów się nad tym, co Ci teraz powiedziałem. Powiem Ci jeszcze więcej. W ramach edukacji najpierw sprawa darmowa. W przyszłym tygodniu, od poniedziałku przez cały tydzień, będę robić takie 5-dniowe wyzwanie bezpłatne, gdzie pokażę, jak od zera wybrać produkt, zrobić stronę internetową za darmo. Wszystko za darmo będzie. Łącznie z tym, co pokażę w internecie, nie wydam ani złotówki na nic, a zarobię pierwsze pieniądze w przeciągu tygodnia. I pokażę Ci, jak Ty masz to zrobić, i Ty też zarobisz pierwsze pieniądze w przeciągu tygodnia. W opisie jest link. To nie będzie na YouTubie, to będzie na zamkniętej platformie. Tylko ilość miejsc jest ograniczona. Tylko 500 osób wejdzie. Więc problem jest taki, że musisz się zapisać teraz, bo nie wiem, czy się zmieścisz po prostu, bo jest po prostu bardzo dużo chętnych. Jest jeszcze druga opcja płatna, jeśli nie chcesz przychodzić na te 5 dni i się uczyć tego. Płatna w sensie jest wiedza, gdzie spisałem 30 lat mojej wiedzy w tej oto książce. Jak to przeczytasz, to będziesz wiedzieć, jak zarabiać więcej. Niemniej, to jest podstawa. Notatnik, spisać sobie, na co wydajesz pieniądze, i przemyśl sobie potem po miesiącu, popatrz, czy nie ma właśnie elementów, które się powtarzają. Robisz to nie tylko dla siebie, bo pożyjesz pewnie jeszcze 50, 60 lat i jak się nauczysz teraz tego, to nie będziesz mieć tego, co cała masa ludzi, Twoich znajomych, Twoich rodziców być może, że mówią, że mają mało pieniędzy. Jak zaczniesz robić tego typu rzeczy, to po prostu pieniądze będą się do Ciebie kleić. Będą się kleić jak
do miodu. Będziesz jak magnes na pieniądze w pewnym momencie. O to się w tym rozchodzi. Do usłyszenia w poniedziałek o 20 na pierwszej konferencji. Hej.